Cześć, witajcie. Cześć, mamy kolejny tydzień zarazem. Mnie dzisiaj będzie kiepsko widać i kiepsko słychać, dlatego że nagrywam z laptopa. Trudno, co za różnica. Ważne, żeby było w ogóle słychać. A nie wiem, w jakim nastroju się dzisiaj obudziłeś, bo ja się obudziłem w takim nastroju, że ja już więcej nie będę narzekał, że jest nudny tydzień i przestój w branży. Bo jak narzekam, to później przychodzi taki tydzień, jak ten ostatni był, a szczególnie taki dzień, jak wczoraj był, czyli w czwartek. No po prostu masakra. Producenci nadrobili za poprzedni miesiąc po prostu. Ale po kolei, bo tych telefonów było naprawdę od no, jeszcze troszeczkę. Co na początek? Pojawił się kolejny Samsung X-Cover z cyferką 5. Myślałem, że to będzie jakiś jednak przełom w X-Coverach, że może Samsung coś nowego pokaże, że może coś lepszego. Trochę się zawiodłem, powiem szczerze. No to jest taki budżetowy twardziel. Telefon do łopaty, do roboty, on nie ma robić wrażenia, no i wrażenia nie robi. Poza tym, że oczywiście jest wodoszczelny, jest wytrzymały, ma ten militarny standard 810G, czyli tam upadki i tak dalej powinien przetrwać. No ale poza tym to cóż, no raczej prosty telefon bym powiedział, taki nawet bardzo prosty. A, jeszcze może się... ma baterię wyjmowaną, słuchajcie. Pamiętacie taki feature? Można sobie wyjąć i włożyć inną, naładowaną na przykład. Ja z tym, że ta bateria ma tylko 3000 mAh, to jest jedna sprawa. Co prawda zeszli do rozmiarów kompaktowych w miarę rzeczywiście poważnie, bo to jest 5,3 cala. Zeszli również z rozdzielczością w porównaniu do poprzedniego X-Covera, bo to jest tylko HD+. Prawdopodobnie HD+, bo tak jak patrzę, oni nie podali. Nie, z plusem chyba jest. Nie, jest HD+, także ekran też. To jest prawdopodobnie 720 na 1440, bo też dokładnej rozdzielczości podanej nie ma, bo ta HD+ może być jednak różna. Wyświetlacz oczywiście zwykły, jak najbardziej Exynosa 850 wpakowali, w związku z tym to też nie jest jakaś jednostka niesamowita, ale jak na tę klasę wystarczy. W przypadku odporności, bo to jest to, co interesuje najbardziej, też zeszli do IP68, było 69 w ostatnim modelu. No i jest odporność na upadek, tym razem z literką H zamiast literką G. Kwestia oceny, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, to w zależności od tego, kto tego używa. Natomiast na pewno będą dwie wersje, jedna będzie obsługiwała wyłącznie single SIM, druga będzie dual SIMowa. Pamięć 64, flash i 4 giga RAM-u, tak na krawędzi po prostu. Aparaty nic ciekawego, ale tego smartfona się chyba nie kupuje po to, żeby robić zdjęcia. Nie, ale są aparaty, no. Zdjęcie. Są aparaty, jest główna 16, w związku z tym zdjęcie da radę zrobić i ono może nawet nie najgorzej wygląda. No nie, no jest obiektyw 1.8 przysłona, także w miarę jeszcze przyzwoicie, no nie najgorzej. Z przodu piąteczka, też tam nikt sobie selfie takim telefonem raczej nie robi. No, oczywiście jest Android 11 z firmowym interfejsem Samsunga. Jest też gniazdko na kartę microSD i jest NFC, co też jest ważne. No niestety cena też jest taka sobie, bo 290 euro, czyli to przeliczając jest jakieś 1300 z groszami. Więc... To jeszcze wspomnę, bo o tym nie powiedzieliśmy, że w przypadku tego Samsunga mamy ładowanie 15-watowe, które w zasadzie wystarczy przy tej baterii 3000 mAh, ale to nie będzie bardzo szybko, będzie w miarę sprawnie. Natomiast są dwie rzeczy, które nie wyskoczyły w specyfikacji. Samsung w specyfikacji nie zaznaczył czytnika linii papilarnych i nie widać na obudowie. Nie widać go, jest tylko rozpoznawanie ryła. Prawdopodobnie nie będzie czytnika linii papilarnych, jest rozpoznawanie twarzy. I druga rzecz, która może być również istotna, Samsung co prawda pokazał tylko jedną dolną krawędź smartfona, nie ma tam jacka 3,5 mm. Jeżeli nie ma go na górnej krawędzi, to smartfon go nie ma. Też niestety nie podali, nie ma w danych dokładnie, nie ma ani zaznaczenia, czy jest, czy nie ma, ani w ogóle jakichkolwiek informacji. Czekaj, ja jeszcze zerknę do, wiesz co, do newsa, chyba, że tam też patrzyłeś. Bo patrzyłem w newsie, patrzyłem w specyfikacji i obejrzałem rendery. No na renderach właśnie nie widać, bo ta górna ścianka jest, kurczę, równa, płaska i... Wydaje mi się, że gdyby tam miał być jack, to by było takie lekkie wcięcie.
To znaczy możliwe, że ono jest, tak jak patrzę na ten tył w tej chwili, to możliwe, że na górze ten jack jest rzeczywiście. Jak jest tylne zdjęcie obudowy, to po prawej stronie jest chyba rzeczywiście wklęśnięcie niewielkie. Także byłby bez zaślepki, tak? Mm-hmm. No jest to jak najbardziej do zrobienia przecież. Ja go nawet chyba go rzeczywiście zaznaczę, bo z przodu jakoś nie byłem w stanie zobaczyć, natomiast z tyłu rzeczywiście widać nieduże wklęśnięcie w obudowie i wydaje się, że ten jack jest po prostu jednak. Trudno wyczuć. No. Nie ma zdjęcia dołu, nie ma zdjęcia góry, natomiast na dole jeszcze ciekawostka, są takie pogopiny metalowe, bo ten telefon można też ładować za pomocą takiej podstawki. Czyli tak zrobić z niego taki a la stacjonarkę, względnie mieć po prostu gdzieś tam na budowie taki dok do ładowania tego telefonu. No i tutaj podejrzewam, że ten smartfon przede wszystkim będzie trzeba sprawdzić podczas użytkowania. Nic wam więcej nie powiemy. To, co widać na papierze, to widać na papierze. Z poprzednim Xcoverem też było tak, że pewne rzeczy było widać na papierze i wyglądały na niezłe. Natomiast użytkownicy rzeczywiście bardzo mocno narzekali na te smartfony, że wydatek spory, że firma, a że nie do końca spełniają ich oczekiwania i że niektóre Chińczyki bywają lepsze. Ja nie wiem, bo nie używałem. Ten smartfon wygląda, przynajmniej na renderach wygląda nieźle, natomiast jak się będzie sprawował dalej? To nie wiemy, to się przekonamy. Przy testach bezpośrednich będzie można coś powiedzieć, natomiast w dniu premiery właściwie, bo on wyskoczył z wczoraj na dzisiaj, nie mam pojęcia, jak to będzie się sprawowało. No tak. Przechodzimy chyba dalej, przejdziemy do Oppo, które podobnie jak Xiaomi w tym tygodniu wysypało rzeczywiście bardzo dużo telefonów. Część na szczęście niedostępna u nas, albo w ogóle jeszcze niedostępna oficjalnie. W związku z tym nie ma co się przejmować. Natomiast wyskoczyło w krajach egzotycznych głównie, bo do nas raczej nie dotrze. Oppo Reno 5F Właśnie Helio P95. To nim powiesz o tym Oppo Reno 5F, to ja tak tylko zaakcentuję, że popularny Lixter Iwan Blas donosi, że ten telefon będzie w Europie, ale będzie się nazywał Oppo A94. Z kolei w Indiach też będzie, ale jako Oppo F19. A tak naprawdę to mówimy o jednym i tym samym telefonie. No i teraz właśnie pora, żeby Jacek ujawnił wam jego specyfikację, chociaż ta, prawdę mówiąc, no tak jakoś specjalnie nie porywa, jest taka dosyć, powiedziałbym, standardowa, a i stylizacja jest trochę nietypowa jak dla Oppo, bo na przykład jak spojrzycie na oprawkę aparatu fotograficznego, to ja mam jedno skojarzenie, ale z marką Vivo. Co prawda wywodzą się z tego samego koncernu, no niemniej Oppo raczej do tej pory nie robiło takiej oprawki. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby było coś takiego, natomiast jest to bardzo mocno, wydaje mi się, w stylu Vivo aktualnie. Inna marka, bardzo prawdopodobne, że ci sami projektanci. A no tak, tak zapatrzy. Jak wspomniałem, w smartfon pracuje na Helio P95. To, co jest warte zauważenia, to ma AMOLEDowy wyświetlacz 6643, cala Full HD z plusem oczywiście pracuje. Pamięć 128 flesza, 8 GB RAM, w związku z tym to jest całkiem fajna konfiguracja, jak na średnią półkę. Aparaty fotograficzne, tak jak Adam powiedział, one się mieszczą jakby w tym standardzie średniopółkowym, jest 48 megapikseli główny, plus 8 do zdjęć szerokokątnych, plus 2. Co dodają troszeczkę więcej niż 20 megapikseli, dają 32 megapiksele i to jest fajne dla tych, którzy ewentualnie robią selfie, tak. Szybkie ładowanie i to też jest warte wspomnienia przy baterii 4000 mAh to jest 30 W, także to jest bardzo fajnie. Ramy LPDDR4 są z tego co widzę. 1,8 GHz na częstotliwości pracy. Globalnie rzecz biorąc to jest fajny smartfon. W momencie, kiedy do nas trafi, nawet jeżeli pod inną nazwą, warto go obejrzeć, ta specyfikacja jest całkiem. No jeszcze dodam, że ma czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem i słuchajcie, ma mini jacka, co jest coraz rzadsze w tej chwili w telefonach. Ale... To nie ma 5G. Jeżeli się nastawiacie na 5G, to tutaj w tym smartfonie 5G nie znajdziecie. A, no jeszcze jedna rzecz. Uwaga, bo gdybyś wam przyszło do głowy, nie sądzę, ale gdyby jednak wam przyszło do głowy sprowadzanie tego telefonu skądkolwiek spoza Europy,
to patrzcie, czy ma NFC, bo akurat ten z Afryki nie ma, ten z Indii pewnie też nie będzie miał, natomiast nasz europejski A94 raczej powinien mieć. No ale na premierę A94 jeszcze trochę poczekamy, jeszcze mają być smart tagi, no i będzie jeszcze jeden Oppo bardzo, bardzo ciekawy, co prawda raczej nie trafi na nasz rynek, mówię ogólnie o rynku europejskim, a w zasadzie będą to trzy modele, bo będzie cała seria Find X-ów, Find X3 Pro, Find X3 Lite i Find X3 Neo, przy czym tak naprawdę no, gwiazdą jest ten model Pro. Wygląda bardzo ciekawie, bo ma taki aparat fotograficzny, no oczywiście trochę z wytrzeszczonymi obiektywami, takie jakby wyłaniający się z tylnej ścianki. No i ogólnie będzie dosyć mocno wypasiony, bo tam będzie i Snapdragon 888 i 12 giga RAM-u i pamięci flash też przynajmniej tam 256 będzie, w sensie tak. Ekran 6,7 cala, ale QHD+, ze wsparciem dla HDR10, z odświeżaniem 120 Hz. Do tego ten ekran będzie tam miliard kolorów wyświetlał i w ogóle będzie super, aparat też będzie super, w tym ma być aparat jakiś mikroskopowy, który pozwoli naprawdę bardzo, bardzo mocne zdjęcia makro robić, to będzie 5-megowy aparat, natomiast no, obiektyw ma być jego siłą. No i aparat ten główny też będzie mocny, bo będzie dwa razy po 50 megapikseli, główny z optyczną stabilizacją, a druga 50 będzie do zdjęć szerokokątnych. No i jeszcze będzie 13 megapikseli z peryskopowym teleobiektywem i 32-megowy aparat do selfie na froncie, a ekran będzie miał 6,7 cala, bo nie pamiętam, czy to już powiedziałem. No i oczywiście zaokrąglone krawędzie. Find X3 Neo i Find X3 Lite wyglądają rzeczywiście na konstrukcje standardowe. Tutaj w tym designie trudno jest znaleźć jakieś rzeczy wyróżniające. No może w przypadku Lite'a jest tak, no bo tam jest i ta dłuższa lampa błyskowa i No tak, ale to jest taki design bardziej do Renault 5 podobny, wydaje mi się. Natomiast tutaj najwięcej rozmów w przypadku Pro będzie właśnie o tym aparacie, który jest czymś niezwykłym w designie, jest czymś, czego do tej pory nie było. Oppo robi pewien eksperyment i zobaczy estetyczny i zobaczymy, czy to zadziała. Nie wiem, jak to mechanicznie będzie, czy to gdzieś nie będzie zawadzało. No telefon raczej nie będzie płasko leżał na tylnej ściance. Na płaskich powierzchniach, będzie się lekko gibał w związku z tym. Dokładnie, no. Natomiast to, co można powiedzieć, to na pewno ten smartfon będzie rozpoznawalny. No to tak, zdecydowanie. Całej serii Find X3 Pro nie mamy jeszcze w katalogu, dlatego że tak naprawdę ona się pojawia w przecieku. Są bardzo dokładne dane, odsyłamy Was do newsa Adama, gdzie one są. W katalogu znajdą się w momencie, kiedy będą rzeczywiście... Tak, no generalnie taka ogólnie mówiąc oficjalna premiera jest 11 marca, ale ja myślę, że Jackowi uda się dane takie wiarygodne i pewne znaleźć wcześniej, mówię o danych z oficjalnego źródła, bo to nieoficjalne, tak jak już słyszeliście, mamy. Jeszcze dodam, że też macie podlinkowany news, w którym są dwa filmiki, też oczywiście wrzucone przez Lixtera, w których można dokładnie obejrzeć ten telefon, gdzie są pokazywane jego walory, powiedzmy, filmowo-wyświetlaczowe. No i drugi filmik jest o tym, jak inspirowali się styliści, bo rzeczywiście no, stylizacja będzie naprawdę mocną stroną tego telefonu. No i jeszcze mamy, że tak powiem, też taka ciekawostka, w sumie bardzo rzadko to się zdarza, więc dlatego o tym wspominam. Mamy informację, co będzie w zestawie. Zestaw będzie bogaty, bo i będzie i ładowarka, moi drodzy, i słuchawki będą, i nawet pokrowiec jeszcze będzie. Więc to już będzie naprawdę taki mocny wyczes ten telefon. Tylko tak jak powiedziałem, jestem niemal przekonany i niemal pewien, że Find X-y do Polski, do Europy nie trafią. Chyba, że może któryś z tych, może Lite, chociaż nie, no bo Lite'a w zasadzie mamy jako Renault 5, on tam dużo nie odbiega, to jest mniej więcej ten sam poziom pewnie i cenowy, i wyposażeniowy. Może tego Neo łaskawie nam dadzą, chociaż też wątpię, prędzej ten Neo się pojawi też w jakiś tam kolejny Renault może, ale wątpię. Także nie liczyłbym na te telefony, a szkoda, bo ten Find X3 Pro to mi się naprawdę podoba. Jest
przynajmniej jeżeli chodzi o design nowego, a i reszta z tego, co Oppo zapowiada, też ma być fajna. No to... W każdym razie zachęcamy Was do obejrzenia, bo jest to rzeczywiście coś, czego do tej pory nie było w designie tylnych aparatów. Natomiast ja wrócę jeszcze, bo właściwie półoficjalnie ukazały się dwa modele, o których Adam też już wspominał częściowo, F19 Pro i F19 Pro Plus Plusem. F19 Pro to jest właściwie skóra ściągnięta z Reno 5F, z tego smartfonika, o którym mówiliśmy jako pierwszym. Natomiast jeżeli chodzi o Pro z Plusem, no to tutaj specyfikacja jest troszeczkę inna, bo tutaj już mamy 5G, o ile tam był Mediatek obsługujący wyłącznie 4G, tutaj mamy bardzo podobną konfigurację sprzętową z tym samym wyświetlaczem, z podobną baterią 4300, z AMOLEDem właśnie, jak wspomniałem. Ale tym razem jest tutaj Dimensity 800U, czyli procesor Mediatek obsługujący już sieci 5G. To jakby użytkownik dostaje na dokładkę aparaty, wszystko inne jest bardzo podobne, poza przednim aparatem, który zamiast 32 megapikseli w wersji Pro, w wersji z Pro z Plusem, o dziwo ma tylko 16. Przedziwne zupełnie, no ale... Chodziło o jakieś tak podawane są... Wiatowanie ceny i komponentów, nie? W zasadzie są oficjalne. No i cóż, przejdźmy może do Meizu, które dawno nie było widziane w rynkach w ogóle wszechświatowych. Oni rzadko wypuszczają w tej chwili. Ostatni chyba model? Dobrze pamiętam, że ostatni model to był jakoś rok temu też na urodziny, czy było coś po 17? Tak, mniej więcej rok temu zdaje się, jak mi się wydaje. Tak, w każdym razie Meizu obchodzi 18-lecie działalności i w związku z tym nazwało telefon Meizu 18 oraz 18 Pro. Oczywiście są to flagowce, jakby nie było, bo mają Snapdragony 888, mogą mieć do 12 giga RAM-u, czytniki linii papilarnych pod ekranami, flesze typu FS3.1. Jeżeli chodzi o wygląd, no to prawdę mówiąc szał nie robią, bo znowu jakby aparatem tak, tej strony tylnej sianki to takie coś pomiędzy Samsungami a Oppo Reno 5. No ale powiedzmy, że rzecz jest niebrzydka, z przodu też w zasadzie standardzik, no bo cóż, AMOLEDowe ekrany, także nie ma biedy. No i w zasadzie dosyć podobne są te telefony, chociaż wiadomo, ten Pro jest jednak mocniejszy. To jest w dużej mierze powtórka z rozrywki, dlatego że ja robiąc specyfikację w obu zaglądałem właśnie do tego ostatniego modelu, który Oppo wypuściło w zeszłym roku. I w bardzo wielu przypadkach to jest smartfon bardzo podobny. No jest. Snapdragon 888 oczywiście jest czymś nowym, dlatego że to jest procesor jednak najnowszy. Nowy jest system oczywiście. Troszkę inne wymiary, ale również to jest wyświetlacz Super AMOLED, również pracujący w wysokiej rozdzielczości. No mamy obsługę 5G, której wcześniej nie było. No, tak, pamięci właściwie, jeżeli chodzi o zestaw, był bardzo podobny. Oppo wypuszczając na tyle rzadko ten smartfon może sobie pozwolić, żeby dawać właśnie i dużo RAM-u, i dużo flesza. Aparat fotograficzny w tej wyższej wersji ma 64 megapiksele i to jest może ewentualnie warte uwagi, to jest matryca Sony. Jest z 16 i z 8. Fajne jest to, że są aparaty tele, są obiektywy tak, tele. W związku z tym jest szansa na to, żeby robić całkiem sympatyczne zdjęcia. No to jest zestaw sensowny po prostu. Ładowanie chyba przyspieszyło względem ubiegłego roku, bo tak. Bazowym mamy 36 W przy baterii 4000, a podglądam jak jest, no, a z kolei w modelu Pro mamy baterię 4500 i przewodowe ładowanie 40 W i bezprzewodowe jeszcze do tego z ładowaniem zwrotnym. Także smartfony jak najbardziej warte uwagi, tylko one raczej tanie nie będą, nawet jeżeli... No mamy ceny, także... No tak, no, tak, tylko że no, mówię raz, że one na polskim rynku raczej nie to... bardzo. Mieliśmy dystrybutora, ale dystrybutor chyba... No nie, no zwinęli się chyba, bo nie widzę już Meizu w tej chwili w sprzedaży, a ani do testów nie proponuje ich. Więc najwyraźniej coś poszło nie tak, może ten dystrybutor taki był jakiś nijaki taki.
Nie wiem. No, jest, z tym, to jest jednocześnie polskim producentem, także z tym, że specjalizującym się w troszeczkę innych konstrukcjach, nie w tego typu smartfonach. No może, nie wiem, może ich coś przerosło, a może po prostu no, spodziewali się, że te telefony się będą sprzedawać lepiej, a jednak jakby nie było, na rynku jest tłoczno, Polacy kupują głównie patrząc na cenę, a marka jednak Meizu mimo wszystko no, pozostawała egzotyczna, więc... Może nie, nie były. Meizu rzeczywiście nie były tanie. No i ceny no, takie sobie, te też są takie sobie, bo te Meizu 18, bazówka, podstawka, czyli 828, kosztuje, przeliczając żywcem, bez podatków, 2,5 tysiąca ponad. Natomiast topowy model 18 Pro z pamięcią 12 plus 256 to już jest ponad prawie 3,5 tysiąca. Przypominam, bez podatków cena po prostu przeliczana z Chin, czyli nie są to najtańsze i myślę, że nawet jak chcecie flagowca mocnego z Chin, to znajdziecie coś dużo lepszego w podobnej cenie albo coś wyraźnie tańszego o podobnych parametrach. To znaczy, żeby nie było wątpliwości, to są mocne flagowce. Tak, to oczywiście. Jak najbardziej, jeżeli ktoś chce mocnego flagowca i chce Meizu, to można jak najbardziej zainteresować się tymi smartfonami. Tak. To są bardzo fajne konstrukcje. Nie znam osoby, przynajmniej na papierze, tak? Mocnego flagowca i do tego Meizu, ale no może Meizu ma jakiś fanów i faktycznie fani ci chcieliby taki telefon, no to mogą. Ja jestem bardzo zadowolony, bo na przykład Meizu podaje pełne dane fotograficzne. Jeżeli chodzi o aparat, macie właściwie każdy szczegół, ja byłem w stanie w bazie wypełnić w zasadzie każde pole, dlatego że podane są i w matryce, i podane są oczywiście rozdzielczości i parametry tych matryc, i nawet parametry obiektywy. W związku z tym w zasadzie wszystko na temat aparatów można. Mocny aparat, taki jaki jest z przodu, ten 44 megapiksele, stosunkowo rzadkość taka w tego typu konstrukcja. No to, że jest 32 szerokokątna i to, że jest ta 8 tele dodatkowo. Podwyższają wartość tej wersji Pro. No mówię, ja zastanawiam się, to jest jeszcze kwestia, jak one praktycznie działają z tymi specyfikacjami i jak wygląda praca z tymi smartfonami. Natomiast no, są to jak najbardziej flagowce według mnie warte grzechu, jeżeli, mówię, jeżeli się jest przywiązany do marki Meizu, jeżeli się kupuje za granicą, jeżeli się pragnie dobrego smartfona. Tyle. Dobra, lećmy dalej, bo mamy tych telefonów dzisiaj do omówienia od jeszcze trochę. Ja może tak szybko przyjadę, bo dosyć egzotyczna sprawa, ale tak nawiązując jakby do flagowców i do specyfikacji. Wczoraj późnym popołudniem Nubia zaprezentowała gamingowe modele Red Magic 6 i Red Magic 6 Pro. To jest w zasadzie rozwinięcie piątek, nawet jeżeli spojrzycie na design, on jest jakby ewolucją tego, co już znamy, czyli jest ta agresywnie stylizowana, dwubarwna, taka czerwono-niebiesko-różowa obudowa, do wyboru oczywiście. Jest obudowa srebrna, jest obudowa, teraz się pojawiła, przezroczysta. Oczywiście światełko LED musi być, no bo to jest znak charakterystyczny Red Magica. I kolejny znak charakterystyczny Red Magica to jest wentylatorek wbudowany, słuchajcie, w smartfonie w środku jest wentylatorek, wiatraczek. W modelu bazowym się kręci z prędkością 18 tysięcy obrotów, by chłodzić telefon. W modelu tym Pro nawet 20 tysięcy obrotów. A po co? Ano po to, żeby fajnie się pracowało w środku Snapdragonowi 888 z pamięciami DDR5 i UFS 3.1, które występują w pojemnościach, a to zaraz Wam powiem, bo jest o czym powiedzieć. Do tego jest ekran AMOLEDowy Full HD o przekątnie 6,8 cala i słuchajcie, o odświeżaniu 165 Hz, tego jeszcze nie było. Oczywiście to jest zmienna częstotliwość, tam spada nawet do 30, jak niepotrzebne jest to superpłynne, niemniej 165 osiąga. Panel dotykowy odświeża się nawet do 500 Hz, pod warunkiem, że dotykamy go jednopunktowo, przy wielodotyku to jest 360 Hz. I na boku jeszcze są sensory odświeżane w tempie 400 Hz, czyli takie triggery dodatkowe dla graczy. No po co o tym mówię? No po to, że może to graczy zainteresować, bo nie na przykład to średnio. Natomiast jeszcze jest fajna rzecz, co moim zdaniem robi robotę. Model bazowy ma baterię nieco ponad 5000 mAh z 66-watowym ładowaniem. To już wrażenia w tej chwili nie robi wielkiego, ale
Co ciekawe, wersja Pro ma baterię mniejszą, natomiast ładowaną z mocą 120 W i tu producent obiecuje, słuchajcie, że bateria do połowy napełni się w 5 minut. I to już mi, prawdę mówiąc, robi, bo faktycznie to jest coś, natomiast zupełnie nie robią mi aparaty, bo ja testowałem wcześniejsze Red Magiki, no i tam też te aparaty szałowe nie były i tutaj też szału nie będzie, bo w zasadzie, tak jak patrzę, to jest praktycznie to samo, co było. 64, 8 mega szerokie i 2 mega do rozmywania tła, ile dobrze pamiętam. I słuchajcie, zestawy pamięci. Możemy mieć te telefony nawet w topowej wersji z pamięcią 18 giga RAM-u i 512 giga flesza. I taki model, przeliczając bezpośrednio z juanów, kosztuje 3863. Więc jak patrzę na tego Meizu, a chciałbym naprawdę jakiegoś wydajnego potwora, no to chyba bym raczej postawił właśnie na tego Red Magica. Oczywiście są też tańsze wersje, bo bazówka 8 plus 128 kosztuje 2200 z groszami. Szczegóły cennika macie w podlinkowanym newsie, bo cen jest, słuchajcie, w ogóle wersji jest 6-8 wersji jest tego telefonu, różnych, z różnymi pamięciami. Oczywiście mówimy i o bazówce, i o Pro. Namieszany jest strasznie, zerknijcie sobie do newsa. Ceny, mam nadzieję, że tym razem mi się nie pokręciły, bo jest ich dużo, ale no, wydaje mi się, że są atrakcyjne. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie żywotność tych baterii ładowanych. No zobaczymy. Ja mam... Z taką mocą, dlatego że no, technologia poszła do przodu, ja nie wiem, czy aż tak mocno... Ciekaw jestem, ile te baterie wytrzymają po prostu. Ja mam cichą nadzieję, że Nubia podrzuci mi ten telefon za jakiś czas, bo premiera bodajże w kwietniu europejska ma być, o ile dobrze pamiętam. No więc jest szansa, że jakoś koło wakacji pewnie może ten telefon wylądować w moich łapach. Zobaczymy. Właśnie najbardziej jestem ciekaw tego ładowania. Jest wentylatorek już. Poprzednia piątka też miała dosyć szybkie ładowanie i pamiętam, że jak się ładowało, jak wentylatorek wchodził na obroty, to się spać nie dało, bo hałasowało niczym laptop porządny. Natomiast no, żywotność baterii, kurczę, myślę, że to się dopiero okaże po roku gdzieś użytkowania telefonu. Myślę, że wcześniej to i tak możemy gdybać. Są to dosyć specyficzne smartfony. W zasadzie preordery chińskie wystartowały wczoraj. Tak. Marca będzie miał taką premierę rynkową. Sprzedaż zacznie się 11 marca. A u nas, tak jak Adam mówił, prawdopodobnie w Europie, kwietnia. Znaczy u nas, mówię, do Europy. A i właśnie. I ciekaw jestem, bo tak przypomnę i bardzo mi się to u Nubi, czy tam u Red Magica nie spodobało. W przypadku poprzednich modeli wersje europejskie miały dodawane do zestawów słabsze ładowarki. Ja mam nadzieję, że tym razem Chińczycy tego nie sknocą i dadzą już takie same jak w macierzystym kraju, na macierzystym rynku. Ot taką ciekawostkę wtrącam. Vivo S9 z nazwą taką samą jak jeden z muzealnych egzemplarzy Vivo, ale Vivo najwyraźniej stwierdza, że warto jeszcze raz nazywać smartfony w ten sam sposób. Smartfonik z wyświetlaczem 6,44 cala, z bateryjką 4000 mAh, oparty na Dimensity w 1100, czyli z sensownym procesorem Mediateka, który obsługuje w sieci 5G. Pamięci 128 albo 256, RAM 8 albo 12 giga. Niezły zestaw aparatów, ale niestety bez obiektywu tele, bo jest 64 megapiksele z tyłu plus 8 szerokokątne, plus dwójka, nie wiadomo po co, i 44 plus 8 z kolei, jeżeli chodzi o przednie aparaty. Tutaj jest o tyle niespodzianka, że ten przedni aparat główny w tym modelu ma autofokus. Dobrze. Ładowanie 33 W, jest ładowanie zwrotne oczywiście, pamięci LPDDR4, UFS 3.1. No, w zasadzie tyle. Smartfon nie wygląda według mnie jakoś atrakcyjnie. Jakiś taki jest kanciasty stos. Ale ja się chciałem oburzyć, że jak to nie wiesz, po co dwójka w telefonie jest, po co dwumegowy aparat? Jak to po co? Żeby był, żeby można było powiedzieć, że mamy o jeden obiektyw więcej niż jakiś tam konkurencyjny model. No Jacek, no proszę cię. Takie pytania zadajesz, naprawdę. Tutaj malkontenci, którzy nie lubią noczy, mogą troszeczkę sarkać, no tak, dlatego że Vivo wrzuciło dosyć szerokiego, jak na dzisiejsze warunki nocza, bo no bywały szersze oczywiście. Jest, nie jest to kropelka, bardziej prostokącik. Dosyć szeroki, bo tam się muszą zmieścić dwa aparaty, w związku z tym no, ale właśnie, to miejsce musi po prostu być.
No i to tyle chyba. Na razie u nas niedostępny. Diabli wiedzą, czy kiedykolwiek będzie. I jeszcze jeden telefon, na który rzeczywiście czekano, przynajmniej w sieciach społecznościowych nasi koledzy dziennikarze, blogerzy inni czekali. Co prawda mniej może w Europie, troszeczkę bardziej w kierunku wschodu, no ale czekali, może ze względu na nazwę, ponieważ mowa o Realme GT5G. I to jest też smartfonik, który no nie wyskakuje poza... Właśnie. Oczekiwania mieliśmy straszne wobec niego, nie? Ma udawać jak najbardziej smartfona flagowego, to znaczy ma mieć możliwości. No to ja tej możliwości trochę jest flagowiec. Przepraszam? Trochę to jest flagowiec, to jest taki semi-flagowiec. Tak, tak. Ja przyznam, powiem to wprost, bo w zasadzie no czemu nie. Ja po tych, powiedzmy, tej ferii przecieków, tych wstępnych, co to nie będzie, o matko bosko kochano, to tak usiadłem i tak powiedziałem, tak me. Rozczarowałem się tym telefonem. Chociaż specyfikacja, no nie można powiedzieć, żeby była zła, ale myślę, że tutaj te wszystkie przecieki, ta cała zabawa przedpremierowa jakby rozbudziła nadzieję mocno, a dostaliśmy, wydaje mi się, trochę mniej niż nam się wydawało. I to myślę, że to jest taka nauczka, żeby nie oczekiwać nie wiadomo czego od nowych modeli, od zapowiadanych modeli, bo potem przychodzi taka premiera i robimy... No właśnie, nie pytam. Ja narzekam głównie ze względu na aparaty, bo jeżeli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, to one są jak najbardziej flagowe. Mamy Snapdragona 888, mamy sensowne zestawy pamięci zaczynające się od 128, kończące od 256 i 8 albo 12. AMOLEDowy, super AMOLEDowy w zasadzie 120 Hz. Szybki dotyk 360 Hz, jak w Nubii wspomnianej wcześniej. Pamięci no też nie są spod ogana, bo są DDR5 i UFS 3.1. Jest dual SIM, są głośniki stereo z Dolby Atmos, bateria 4500 z ładowaniem 65-watowym. No ale tak jak mówię, oczekiwania, nie wiem. No, jest nawet wersja specjalna w skórze ekologicznej, która ma zupełnie inny design. Zapraszam Was do galerii, to można obejrzeć. To wygląda fajniej, ale na przykład były ploty o ładowaniu 120-watowym i nie ma. I te aparaty też, no tak jak powiedziałeś, są takie bardziej właśnie pasujące do przyzwoitego średniaka niż do flagowca ze Snapem 888. Brakuje tutaj aparatu tele po prostu. No, szerokokątna jest 8, główny ma 64 megapiksele, całkiem sensowne światło, to jest matryca Sony, filmy w 4K. Natomiast, kurczę, no jest tylko szerokokątna do tego 8, no i plus 2 oczywiście wrzucona, nie wiem, na OPS chyba. No chyba tak. Się spodziewali czegoś lepszego. 16 z przodu, która jest całkiem okej, okay, do selfie wystarczy. Natomiast, no mówię, brak teleobiektywu z tyłu właściwie go troszeczkę dyskwalifikuje jako smartfona flagowca. No nie, ja go nazwałem semi-flagowcem i nawet cena jest taka no nie przesadzona, bo przeliczając bezpośrednio z juanów, zależnie od pamięci 8128 albo 12256. Fajnie. Ceny wynoszą tam 1650, 1930 plus minus oczywiście plus podatek. Czyli nie jest to jakiś bardzo mocno wygórowany cenowo smartfon, dosyć mocna propozycja i no nawet patrząc na cenę, to tak bardziej chyba taki mocny średniak niż flagowiec, a spodziewaliśmy się super flagowca. No to tak bym to mniej więcej chyba podsumował od siebie. Zostało nam Xiaomi, które wczoraj, powiem szczerze, mnie troszeczkę załatwiło, jeżeli chodzi o pracę. Mnie też. Dlatego, że Xiaomi najpierw pokazało, słuchajcie, 3 modele w Indiach różne w serii Note 10. A później zrobiło premierę globalną z 4 modelami różniącymi się specyfikacją, mimo tego, że nazwami może nie są te same. Prawie te same, bo też namącili. Namącili z nazwami, te wszystko namącili. Coś niesamowitego i rzeczywiście 5 razy musiałem sprawdzać różne szczegóły specyfikacji, żeby dojść do tego, co jest co i co jest gdzie. Ja mam, słuchaj, taką propozycję, żebyśmy nie mówili może o wersjach indyjskich, bo tylko zamieszamy po prostu. Pomieszamy, natomiast słuchajcie, gdybyście patrzyli w katalogu, zwróćcie uwagę, który model jest na Indie, który nie, bo naprawdę możecie później mieć zarzuty, że mamy jakieś błędne dane, a wcale tak nie jest,
Natomiast są modele na przykład Redmi Note 10 Pro, które są dwa i są różne. Na przykład jeszcze możecie zobaczyć, że jest taki model Redmi Note 10 Pro Max, który ma specyfikację praktycznie taką jak europejski Redmi Note 10 Pro, a ten Redmi Note 10 Pro z Indii to jest w ogóle coś innego, no kosmos. Po prostu tak namieszali, jeszcze dali jakiegoś ZES-em i dali jeszcze nam z 5G. No powiem szczerze, że ja się wczoraj mocno zirytowałem, bo obejrzawszy indyjską premierę, oczywiście wysmażyłem tekst i byłem przygotowany, że a to w europejskim, no to dołożą NFC i podamy ceny i po robocie. A tu się okazało, że i mnie, i Jackowi dołożyli roboty setnie, a kurczę, chyba nikt z nas nie lubi, jak ktoś mu roboty dokłada. No i przyznam, że wczoraj miałem taki moment irytacji mocnej. Ale możecie się stwierdzić, że was przecież indyjskie wersje nie interesują, no ale jest tak, że sporo ludzi rzeczywiście kupuje zarówno w serwisach sprzedażowych, jakby w kanałach nieoficjalnych, czyli nie wiem, na przykład w portalach aukcyjnych różnych, na innych portalach sprzedażowych, a tam się może pojawić każda z tych wersji, również te indyjskie. Jest wiele osób kupujących również na Dalekim Wschodzie, tam są systemy sprzedażowe również, mają Chińczycy, mają Hindusi, systemy sprzedażowe, gdzie można kupować po prostu z Polski, daje się. Zwróćcie uwagę na specyfikacje. Przestrzeżcie, jeżeli ktoś się będzie zamachiwał właśnie na Note 10, żeby zwracał uwagę bardzo mocno na specyfikację kupowanego sprzętu, dlatego że że smartfon o tej samej nazwie u nas tam może się różnić specyfikacją. Ale to może powiedzmy, bo tak naprawdę interesuje was pewnie to, co jest u nas. Gwiazdą sprzedaży tej serii Redmi Note 10 będzie na pewno Redmi Note 10 Pro. Tam gwiazdą. Będzie dziesiątka, dlatego że po raz pierwszy dali Super AMOLED-a na przykład. Tak, to jest jedna rzecz, ale ja mówię, najbardziej promowany będzie. O, może tak. Promowany to możliwe. Producent będzie kładł największy na niego nacisk. W sumie telefonu temu niczego nie brakuje, chociaż brakuje teleobiektywu, bo mamy aparat z matrycą 108 megapikseli. Przepraszam, wyłączę odkurzacz tylko. I 108-megowy aparat główny z tyłu, szeroka 8, piątka do makro. Jeżeli ta piątka będzie działała tak, jak działa w Xiaomi Mi 11, to będzie bardzo fajny aparat do makro. No i oczywiście dwójkę też musieli wetknąć. Jest akumulator o pojemności 5020 mAh z ładowaniem 33-watowym. Jest oczywiście NFC, są głośniki stereo, jest nadajnik podczerwieni. Także telefon jest fajnie wyposażony. A, Snapdragon 732 w środku. Tego jeszcze nie powiedziałem. Czego jeszcze nie powiedziałem, Jacku? Wiesz co, w zasadzie niemal wszystko. Nie wiem, czy o Corning Gorilla i 120 Hz mówiłeś. Właśnie, o wyświetlaczu nie powiedziałem. No, tak jak Jacek rzekł wcześniej, AMOLEDowy. Full HD oczywiście. Ceny na razie podali, słuchajcie, w dolarach. Nie mamy cen na polski rynek jeszcze. W tej chwili jest piątek rano. Tam jest dosyć zadziwiająca rzecz. Oni podali łącznie z polskimi sieciami sprzedaży, na przykład Komputronik chyba tam się pojawił. Tak. I nasi wszyscy operatorzy byli. Pojawili się operatorzy nasi, także ten telefon powinien się pojawić u nas. Na bank się pojawi. Tego jestem akurat na 100% pewien. I wiemy, jakie będą wersje i wiemy, znamy ceny w dolarach, więc w zasadzie znamy też ceny w złotówkach, bo tu już dochodzi mniej więcej podatek. W każdym razie ja ceny postaram się urealnić. Oczywiście zaznaczam, strzelam w tej chwili te ceny, ale wersja 6 plus 64 powinna kosztować 1299 u nas, bo kosztuje 279 dolków USA. 6 plus 128 to jest 300 dolków, czyli 1400 bez złotówki pewnie u nas, będzie 1399. 8 plus 128 to jest 330 dolków, czyli jakieś 1550 na nasze wychodzi po, powiedzmy, urealnieniu.
miałem bardzo duże plany związane z tym telefonem, bo miałem go już dzisiaj Wam pokazywać w pierwszych wrażeniach. Niestety Chińczyk pokpił sprawę również firma kurierska, paczka idzie do mnie już ponad tydzień i obawiam się, że będzie dopiero w przyszłym tygodniu, więc dopiero w przyszłym tygodniu Wam pokażę tego Redmi Note 10 Pro. Bardzo żałuję, niestety nie zawsze wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, ale telefon zapowiada się, zdaje mi się, że dosyć fajnie, patrząc na cenę i na to, co oferuje urządzenie. Na premierze tej globalnej moją uwagę zwróciło przede wszystkim to, że smartfony mają być dostępne w przedsprzedaży. No co, no muszę wymienić nazwę, na AliExpressie. Tak, tak. I tam będą w znacznie niższych cenach niż końcowe ceny premierowe, jakby już w momencie sprzedaży. I te obniżki są całkiem spore dodatkowo jeszcze. Tak, są duże, ale prawdę mówiąc, ja nie chciałem o tym wspominać, bo kurczę, nie dostałem żadnego przelewu od AliExpress, więc... Znaczy, ja o tym wspominam z tego prostego powodu, że jeżeli gdzieś się okaże, że ktoś obejrzy te smartfony i stwierdzi, o tak, to jest urządzenie dla mnie, to warto ich wypatrywać od samego początku w Polsce, dlatego że no, mam nadzieję, że polski oddział też zdecyduje się najpierw na jakiegoś typu przedsprzedaż, gdzie te ceny są nieco niższe. Pewnie tak. Skoro globalnie stać ich na to, żeby z jednym z partnerów te ceny obniżyć, to może również z partnerem lokalnym są w stanie to samo zrobić. A, właśnie. I słuchajcie, i znowu wrócimy jeszcze do tych indyjskich modeli. Jakbyście kupowali na Ali, bo no myślę, że na pewno wielu z Was tak zrobi, sprawdzajcie, co kupujecie, który to jest model, czy to jest Global, czy to jest India, bo powiem Wam szczerze, ktoś może chcieć to wykorzystać, właśnie to zamieszanie. Ze sprzedawcami niestety w serwisach sprzedażowych jest tak, szczególnie w tym serwisie, o którym wspomnieliśmy, że zdarzają się tam przynajmniej na początku, w momencie, kiedy produkt wchodzi, naprawdę sporo sprzedawców nierzetelnych. No którzy Wam zamieszczą, nie zamieszczą informacji albo zamieszczą informację błędną i po prostu można się w bardzo przykry sposób przejechać. A później, jak już dostaniecie, to nie będzie Wam się opłacało odsyłać, tylko Chińczyk zaproponuje ewentualnie obniżkę ceny. Refund i tyle. No ale to też zawsze można dostać spory refund, bo znam takie przypadki i też można być zadowolonym z zakupu. W sumie to chyba takim najprostszym jakby metodą sprawdzenia będzie upewnienie się, czy telefon ma NFC. Jeżeli ma, to przynajmniej w przypadku bazówki to jest wskazówka, że to jest ten Global. Nawet jeżeli Chińczyk nie będzie w stanie Wam wytłumaczyć, czy to Global, czy to nie, jak zapytacie, czy ma NFC i się okaże, że ma, no to jest, można powiedzieć, 90% szans na trafny strzał. W każdym razie zwróćcie uwagę szczególnie na ten model, czyli na Note 10 Pro. Tak. Dlatego, że Note 10 Pro, smartfon o tej samej nazwie indyjski, to jest inny smartfon ze specyfikacją o spore oczko niżej. Dokładnie tak, bo... Ponieważ indyjski Note 10 Pro się nazywa Note 10 Pro Max. Tak, czyli u nich to jest Max, a u nas jest raptem Pro. Także wow, dostaliśmy więcej tym razem. Kurczę, no to się chwali, ale może powiedzmy o pozostałych telefonach, co? Bo tak... Przebojem sprzedażowym może być według mnie wersja podstawowa, czyli Note 10. Oni tutaj rzeczywiście dorzucili fajną rzecz, bo dorzucili Super AMOLED-a, którego do tej pory w tej serii, w tych seriach, w tych smartfonach z danej serii, z serii Note, tak, w podstawce po prostu nie było i to jest całkiem fajne. Jest w miarę porządny procesor, jest Snapdragon 678, również bateryjka 5000 mAh i to jest fajne. Wyświetlacz rzeczywiście pracujący w Full HD. Tutaj to, co warte uwagi, to jest może to, że dali co prawda również Corning Gorilla Glass w podstawce, z tym, że to jest Corning Gorilla Glass trójka, a nie piątka, jak było w wersji Pro. Ale to ja bym się tutaj nie kłócił wcale, bo trójka jest pod pewnymi względami nawet lepsza. Tym razem zwykłe 60 Hz, tak? Nie tak jak w wersji Pro, ta częstotliwość nie jest podwyższona. No i mamy zestawy pamięci 64 i 128 i RAM 4 plus 6 i to jest według mnie, no, tak, najbardziej wskazuje, która to jest wersja. Tak, to jest przy czym zwróćcie też uwagę, że pamięć mniejsza wewnętrzna to jest UFS 2.1, a większa to jest UFS 2.2. Nie wiem, czy to komuś z Was robi różnicę, ale warto też o tym wspomnieć, tak samo jak o baterii 5000 ładowanej z mocą 33 W.
O aparatach już powiedziałeś, czy bo... Nie, aparaty fotograficzne standardowy zestaw 48 plus 8 plus 2 plus 2 z przodu 13. Tak, to jeszcze teraz w takim razie jadę z cenami. 4,64 to jest $200, czyli jakieś 930 zł. 4 plus 128, $230, czyli jakieś 1100 zł, oczywiście po takim, powiedzmy, moim wewnętrznym urealnieniu ceny, czyli VAT plus tam jeszcze troszeczkę do zaokrąglenia, takiego standardowego, bo 9,9 na końcu musi być, tak? Jeszcze jest Redmi Note 10S. Nie wiem, w ogóle to jakiś taki... Wyskoczył model w zasadzie na Europę. Ja się go zupełnie nie spodziewałem, bo nawet prawdę mówiąc nie kojarzę przecieków na jego temat. To też jest AMOLEDowy ekran 6,43 ze szkłem Gorilla Glass 3. Znowu bateria 5000, znowu ładowanie tam 33 W czy 30. Tyle, że procesor to już jest Helio G95. No i w zasadzie reszta to jest prawie, że ten Redmi Note 10, tyle, że aparat wymienili na 64 mega i tyle. I mamy trzy wersje pamięci i znowu ta większa pamięć jest ta szybsza wewnętrzna. Mamy 6,64 za $230, czyli 1100 zł, 6,128 za $250, czyli 1160 zł, 1159 dokładniej, 8,128 $279 albo 1300 zł, przy czym przypominam, że te ceny, które w przypadku tych telefonów Wam wymieniam, to są takie moje prognozy oparte o cenę w dolarach, bo cenę w dolarach podał producent i ceny w dolarach to są ceny producenta. I powtórzmy jeszcze raz, te różnice, o których wspominała panienka prowadząca prezentację tych smartfonów, różnice pomiędzy Note 10 a Note 10S są trzy, jak wspomniała, czyli różnica w procesorze, w głównym aparacie jest lepszy, jest 64, przypomnę, w podstawce 48 i kolory są troszeczkę inne, bo występuje jedna barwa w jednym i w drugim zestawie, która jest wyjątkowa dla... Unikalna dla danej serii. Tak. No i po uroczej dziewczynie na prezentacji wyskoczył jeszcze chłopak, nie wiem czy uroczy, bo nie oceniam pod tym kątem facetów. Śpiewali później razem bardzo uroczo. Ano tak. I chłopak opowiedział o jeszcze jednym modelu i też znowu zwracajcie uwagę, bo nazwa jest znowu, może być myląca. Redmi Note 10 5G. To nie jest Redmi Note 10. To jest Redmi Note 10 5G, który ma Dimensity 700, ma już tylko pamięci UFS 2.2 i ma 6,5-calowy wyświetlacz z odświeżeniem 90 Hz. Oczywiście 5G ma, tak? Natomiast aparaty ma, kurczę, moim zdaniem mniejsze, bo ma 48 i dwie dwójki, czyli w zasadzie ma 48-megowy aparat z tyłu, 8-megowy z przodu, a bateria, chociaż nadal ma 5000 mAh, to ładuje się tylko z mocą 18 W. No i oczywiście będzie miał NFC w Europie. Natomiast siłą tego modelu będą ceny, bo to będzie no, jeden z kilku obecnych na naszym rynku, nazwijmy to budżetowców z 5G, bo wersja 4,64, czyli podstawka absolutna to $200, czyli 930 zł, a wersja 4,128 to $230 i 1100 zł po, powiedzmy, takim lekkim urealnieniu ceny. No to wydaje mi się, że na tle tamtego modelu no będzie ciężki zgryz, bo w zasadzie no co, albo mamy lepszy aparat, szybsze ładowanie, albo mamy 5G. Znaczy ja bym się nie zastanawiał, brał jednak albo podstawkę, albo 10S. Chyba, że ktoś straszliwie potrzebuje. No właśnie, boję się, że ten 5G to jest skazany na porażkę, bo nie będzie chyba argumentem. Mam taką nadzieję, na szczęście Polacy są narodem zazwyczaj myślącym podczas zakupów. Dlatego, że Polak jednak sprawdzi cenę i zobaczy, co za tę cenę dostanie. Mam nadzieję, że tutaj nikt się nie przejedzie. Oczywiście. Polak sprawdzi cenę, chyba że pójdzie do operatora, a mam bardzo, 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 bardzo poważne obawy, że to właśnie ten 5G będzie mocno pchany przez operatorów i tego 5G dostaniesz do każdego możliwego abonamentu, a z tamtymi pewnie będzie problem, bo zapewne te atrakcyjniejsze modele pod względem specyfikacji operatorzy będą proponować, ale jak to zwykle bywa w przypadku takich telefonów, nie żeby był jakiś złośliwy, broń Boże, nie, 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 ale często jest tak, że jak jest jakiś taki telefon, który ma sens,
to u operatora jest, ma status niedostępny albo trudno dostępny, trzeba na przykład na niego tydzień poczekać i albo dłużej i się okazuje, że wtedy kupujesz to, co ci operator poleci, a operator ci poleci to, co ma polecić. No. Tak, wiem, teoria spiskowa, ale ja już od dłuższego czasu wszystkim radzę, czy to znajomym, czy w rodzinie, nie kupować telefonu od operatora, tylko iść kupić telefon gdziekolwiek, nawet może i u operatora, ale bez SIM-a, na raty sobie, a wziąć po prostu ofertę, wziąć ofertę SIM-only, czyli goły SIM, a najlepiej pozostać przy ofercie, jeżeli mamy dobrą oczywiście, tej, którą mamy, bo lepsze już nie dostaniemy, bo no, już też się boleśnie przekonałem, że czasy, kiedy mieliśmy wszystko na kartę za 20 parę złotych, to już powoli przechodzą do historii. No niestety. Wiecie, co jeszcze mam? Bo już pora kończyć, bo już, kurczę, siedzimy razem wszyscy godzinkę, ale ja jeszcze mam jeden telefon. On dosłownie, no może nie chwilę temu, przesadzam, ale no krótko przed tym, jak usiedliśmy do tygodniówki, wyskoczył już oficjalnie, natomiast nieoficjalnie on już był w serwisie aukcyjnym chińskim, o którym już mówiliśmy dzisiaj. Nie będę wymieniał nazwy, bo przelewu nadal nie dostałem. Model nazywa się Realme C21. To jest budżetowa od Realme z 6,5-calowym ekranem LCD HD+, z MediaTekiem Helio G35. No i na razie zaznaczam, z pamięciami 4+64. Ja nie wiem, czy to będzie jedyny wariant. Na razie ten jedyny, który był w chińskim sklepie, bo do oficjalnego newsa przyznaję, bez bicia jeszcze nie zdążyłem zajrzeć. Być może będzie, odsyłam Was do artykułu podlinkowanego poniżej. W każdym razie... To fajne, bo ta 5000 jest. Tak, 5000, ale ładowanie już mniej fajne, bo 10-watowe. Aparat do selfie 5 w kropelkowym noczu. Tylny aparat w zasadzie też można powiedzieć, że pojedynczy, bo mamy matrycę 13 mega i dwie dwójeczki do makro i do tła, wiadomo. Obok klasyczny czytnik linii papilarnych. Cena, mówię, to jest znowu mój szacunek, natomiast mam nadzieję, że już po tym, jak nagramy ten film, będę znał już normalną cenę i podam Wam ją w podlinkowanym artykule. Jeśli nie, to wybaczcie, to znaczy, że jej nie było. W każdym razie jakieś $200, tam 750-800 zł. Więcej to nie ma prawa kosztować. Pod względem designu no jest generycznie kwadratowa oprawka aparatu, aczkolwiek fajny taki a la szachownica trochę desej na pleckach, obudowa z plastiku, no bo w tej cenie to trudno oczekiwać. I chyba tyle. I to chyba ostatnia z nowości, bo już chyba i tak Wam namąciliśmy w głowach tymi nowymi smartfonami, co? Bo... Zwracajcie uwagę, wiemy, że marka jest popularna nie tylko w Polsce, mało tego, zdaje się, jest jedną marką, która jako tako zachowała sprzedaż w tych czasach zarazy. No. W związku z tym, gdybyście się na Xiaomi decydowali, pamiętajcie o tym, nie z oficjalnej dystrybucji kupując w Polsce, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, co to jest za wersja. Możecie zajrzeć na MGSM, a możecie popytać. No. Zazwyczaj, jeżeli będzie miała NFC, to będzie globalna i można brać. Jeżeli nie będzie miała NFC, no to się wstrzymać, albo przynajmniej podjąć refleksję. Czy zapytajcie pytanie, u nas w serwisie można zadawać pytania, zadajcie pytanie, albo my odpowiemy, albo może czytelnicy inni Wam zdążą odpowiedzieć. Także próbujcie i po prostu uważajcie, dokładnie sprawdzajcie opisy dwa razy, pytajcie sprzedawcy, może nawet Wam odpowie, my friend, this is global. A propos globalu, Amazon.pl wystartował i myślę, że zrobię tu pauzę i już dalej tego nie będę komentował, bo ja tam zajrzałem. Wy też zajrzyjcie, porównajcie ceny z niemieckim i po prostu wyrobicie sobie własne zdanie. I tyle. Warto podjąć refleksję, która w tym wypadku jest raczej niekorzystna dla tego systemu. Nie, w ogóle. Nie, to... Przypomina mi się dawne wejście eBaya na polski rynek. Tak, miało być wejście smoka, a na razie jest wejście smoczka. Nie komentuję tego, bo nie chcę być złośliwy. Ja nie lubię być złośliwym człowiekiem. Staram się nim nie być, bo jak każdy posiadacz kota, wiem, że karma wraca. Więc... To znaczy, ja, że tak powiem, nietypowo będę życzył z okazji wejścia Amazonu na polski rynek, wszystkim innym polskim systemom sprzedażowym będę życzył dużo szczęścia i zdrowia. Na razie co prawda te życzenia nie są bardzo potrzebne, ale może ktoś się w Amazonie ogarnie
Nie wiem, jaka tam jest kadra zarządzająca w tej chwili, czy jest Polska, czy jeszcze nie Polska. Natomiast może się ktoś ogarnie i może się okaże, że jednak Amazon postąpi tak jak wszędzie indziej, czyli zeżre na śniadanie całą konkurencję po prostu w naszym kraju w przeciągu, nie wiem, 4 lat pewnie najwyżej. Zobaczymy, jak będzie. Nie wydaje mi się, no i nie życzę tego polskim i chińskim serwisom aukcyjnym. No bo nie, chińskich nic nie ruszy. Chociaż chińskich nie, właśnie, z jednej strony masz rację, ale z drugiej, wiesz, Jacek, jedna decyzja polityczna i może ruszyć, tak. To znaczy, Chińczycy są swoimi największymi wrogami tak naprawdę. Trochę tak, a bierz pod uwagę, kto te chińskie paczki w Polsce nosi. No i tyle. I ile tych paczek nie trafiło do adresatów, bo do mnie w ostatnich tygodniach nie trafiło chyba z 5 paczek nierejestrowanych. Ciekawe, gdzie są i u kogo. Może słuchaj, są na cle i czekają, aż podatek zapłacisz. Nie, bo to nie są rzeczy, o których jest podatek. To są proste, groszowe rzeczy, a nie wiem, pewnie wiesz, jak statek płynął. Ale od wszystkich rzeczy jest podatek. Kupujesz jakieś rzeczy, od których nie ma VAT-u? Naprawdę? No co ty? Nie, bo jestem patriotą. No jak nie chodzi o to, uczciwym człowiekiem jesteś po prostu, w związku z tym takie rzeczy się nie robi. Nie, no gdyby ale państwo nawet było, gdyby nawet tylko państwo było VAT, to ja lecę od razu, halo, ale jeszcze VAT odbierzcie. Ja wam dam VAT. Płacę VAT, kurczę, akcyzę płacę. Boże, tyle płacę, że naprawdę, jak sobie kupię taśmę klejącą trochę taniej, to bez przesady. Życzymy wam, żeby kiedyś przyszły takie czasy, że większość pieniędzy zarobionych przez człowieka zostanie przez człowieka. Życzymy wam z całego serca i żegnamy się z wami, bo to już i tak jest znacznie za długo. Ciekawe, czy ktoś jeszcze tam jest. O, nie, ten śpi, czekaj. O, pani jeszcze co jakiś Paweł, czas. Paweł na pewno ale prasuje jednocześnie. Pozdrawiamy was wszystkich, nawet jak śpicie i nawet jak prasujecie nas oglądając, bo fajnie, że jesteście z nami i bardzo nas to cieszy. I cóż, do zobaczenia w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu oglądajcie tak mniej więcej w połowie tygodnia, zajrzyjcie na kanał, bo mam nadzieję, że wjedzie w końcu ten materiał o tym Redmi Note 10 Pro i mam nadzieję, że wjedzie jeszcze jeden materiał, który będzie ciekawy. O bardzo ciekawym urządzeniu, ale nie wolno mi powiedzieć jakim. Dobra, do zobaczenia. Miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć.